Cześć, witam Was w kolejnym odcinku unboxingu. Dzisiaj, jako krótką przerwę pomiędzy prezentowaniem fajnych lokomotyw, naprawdę fajnych, powiem Wam szczerze, że jeszcze co najmniej trzy mam tutaj do zaprezentowania, są przygotowane, to pokażę Wam wagony jako pewien przerywnik. Ostatnio firma Albert Model, a ściślej PMR Modele, która jest wyłącznym dystrybutorem, firma pana Krzysztofa Koje, wyłącznym dystrybutorem tych modeli, wydała na rynek 5 modeli, 3 modele w tak zwanym kolorze czerwieni tlenkowej. Ja to po prostu po ludzku nazywam po brązowe, bo ja widzę kolor brązowy, a nie czerwieni tlenkowej, ale ok, fachowo nazywają się czerwień tlenkowa. Wydane zostały takie 3 z 4 epoki, już powiedzmy to malowanie takie mniej interesujące, znaczy dla niektórych, owszem, bardzo przepraszam za sformułowanie, chodzi mi generalnie o to, że nie są nowością tamte zestawy, natomiast nowością jest tego typu zestaw. Dlaczego? Dlatego, że no, malowanie żółte. Malowanie żółte było, ale właśnie było z 4 epoki, a tu mamy malowanie z 6 epoki. 6 epoka zawsze powoduje u mnie przyspieszone bicie serca, zwłaszcza takie modele, które gdzieś kiedyś widziałem, gdzieś fotografowałem. Te na 100% spotykałem na torach w rejonie Warszawy. Teraz od ostatnich dobrych 10 lat sporo się dzieje, również w Węźle Warszawskim. Jakieś tam przebudowy, remonty i tak dalej. I takie właśnie modele przewoźnika PNUiK, przedsiębiorstwo napraw i czego? Przedsiębiorstwo napraw, zapomniałem, urządzeń infrastruktury kolejowej, być może to jest skrót od tego, a może po prostu przeczytam tutaj przedsiębiorstwo napraw i utrzymania infrastruktury kolejowej. O, nie urządzeń, tylko po prostu i utrzymania. PL PNUiK, takie dwa wagony, 411 VB. Tak jak mówię, takie widywałem i to długie sznury. Stąd no super, że zostały w końcu wydane, jeszcze by się przydała lokomotywa, byłoby ekstra, bo to taki dałoby być może radę zbudować taki pociąg roboczy. Wspomnę, że gdzieś tam można postawić model wagonu Switcher firmy Robo, też taki właśnie żółty, tutaj dwie takie szutrówki, są takie chyba lekko fikcyjne, ale są zielone platformy dwuosiowe Pico, także jakaś dobierze się do tego zieloną stonkę sierżantem i coś by fajnego było. A gdyby była jakaś stonka jakiegoś prywaciarza, typu, nie wiem, Orion Kolej, którą często widywałem w Warszawie, to byłoby naprawdę fest. Ale to może kiedyś. No dobra, takie wagony. Ja Wam może bliżej tu pokażę. W zasadzie chodzi tylko o odczytanie, tutaj napisów na tych wagonach, numerów, no bo o cóż więcej może chodzić. Nazwę przedsiębiorstwa przeczytałem. Tu jest PL PNUiK, numer 84516891148-3. Drugi wagon 84516891162-4, wagony serii FACC. Już tego typu wagony wielokrotnie pokazywałem. Też ich wady są, wady odwzorowania są chyba znane. Jeśli nie, no to może warto to powiedzieć, bo ja w sumie nigdy nie mówiłem. Gdzieś tam jak czytałem, to mi to przemknęło przed oczami. Teraz akurat tak się zdarza, że dzisiaj przeczytałem, dotarłem do tego wątku. No i mogę od razu powiedzieć, że tych uchwytów tutaj na tych klapach nie powinno być. One są z wersji węgierskiej. Tu gdzieś przy którejś drabince nie powinno być dolnego szczebla. Nie wiem, czy z tej strony, czy z drugiej. Jeszcze gdzieś fragment pomostu takiego żółtego powinien być. To jest kolejny problem. Tablice przestawcze też nie do końca są zgodnie z naszą wersją. No i chyba to, co można by najbardziej zarzucić tutaj skądinąd pięknym modelom firmy Albert Model, ale mimo wszystko, że te poręcze to są po prostu ciut przeskalowane, ciut grube. Jakby były delikatniejsze, byłoby fajnie.
A czy można? Oczywiście, że można. Ja tylko wspomnę, możecie znaleźć gdzieś w historii, w unboxingu, jak prezentowałem wagony zbożowe firmy NME, niemieckiej firmy NME. To tam po prostu widać, jak delikatne są tego typu rzeczy zrobione. Tutaj są po prostu grube. Jeden wagon może wyjmę, żeby wam pokazać. Wyjęcie ich jest bardzo proste, nie to co cemenciarek. O, tak to wygląda. Co jeszcze można o tych wagonach powiedzieć? No standardowo one niezbyt dobrze się toczą. O ile tak trzymamy w ręku i te kółka, ok, niby się toczą, to jednak po torze, tu mam takiego fleksa podręcznego, to niestety szału nie ma. Zobaczcie, to nie jest tak, że się ten wagon pchnie i on daleko pojedzie, jak go pchnę i on się po paru centymetrach zatrzymuje. Gdzieś tam już w składzie na torach, na makiecie, jakich jest trochę podczepione, to lokomotywa je przeciągnie. One są krótkie, czteroosiowe, więc tutaj nie ma takiego strachu, że się to wykolei, ale mimo wszystko, no nie wiem jak to jest z najnowszymi konstrukcjami firmy Albert Model, to znaczy nieprawda, wiem, te cemenciarki się toczą troszeczkę lepiej, ale gdyby można byłoby coś zrobić, żeby tu poprawić toczenie tych wagonów, to by było ok. Może z czasem się wyrobią, ktoś będzie dużo używał, dużo jeździł, ale póki co no jeździ to jak jeździ. Piękne modele, fajne, rzadkie, poszukiwane, szósta epoka, co najfajniejsze. No i tyle, no chciałbym, aby było ich więcej. Miło by było przynajmniej 10 sztuk mieć takich, bo jak najbardziej one jeżdżą w takich też dłuższych składach, chociaż bez przesady nie musi być ich od razu 40 jak PKP Cargo. No nic, fajne modele. Nowość, w zasadzie one całkiem niedawno się ukazały, zaledwie parę tygodni temu. I cóż, i tyle. Dobra, to dla mnie pora powoli kończyć ten odcinek. Dziękuję za obejrzenie odcinka i od razu mogę powiedzieć, że w kolejnym odcinku pokażę wam dla odmiany lokomotywę. Cześć.